Tomek, trzeci mecz tych finałów play-off pomiędzy GKS-em Katowice a GKS-em Tychy pada kolejny raz łupem tyskiego GKS-u. Powiedz mi, czego nam zabrakło dzisiaj? Ciężko mi teraz na gorąco powiedzieć. Na pewno przełamaniem było to, że robiliśmy sporo kar w drugiej tercji. Tam straciliśmy dużo sił, straciliśmy Marka Strzyżowskiego. Także na pewno ciężko było, walczyliśmy do końca, niestety się nie udało. No właśnie, dzisiaj pokazaliście kolejny raz, że waszą domeną jest ta walka na lodzie, ten pot wylany i ta krew. Myślisz, że to starczy, żeby jeszcze nawiązać walkę z GKS-em Tychy i odwrócić losy tego finału? Dopóki krążek w grze, tak walczymy do końca. Oni prowadzą 3-0, ale to nie jest powiedziane, że oni już wygrali Mistrzostwo Polski. My jutro mamy kolejny mecz, będziemy walczyć, będziemy starać się o zwycięstwo i zostawimy wszystko na lodzie, żebyśmy my to wygrali. Powiedz mi, ta hala was niesie, ten doping kibiców? Na pewno dzisiaj był super doping, na pewno nas niesie. Dziękuję wszystkim kibicom zebranym tutaj, bo nawet po meczu te podziękowania to było coś niesamowitego. Dziękuję za to. Życzyłbym sobie, żeby jutro było tak samo i wiadomo, gramy razem, wszyscy razem. To jest zawodnik. Dzięki.